po angielsku jest ice, ices i to nie budzi żadnych skojarzeń. Po polsku jak mówimy lody, to myślimy o lodach na lizaku, prawda? Bo to się tak wydaje. Wyraźnie, lody to są, proszę Państwa, zamarznięte, tutaj jest napis, prawda, zamarznięte substancje, które w warunkach panujących na Ziemi są cieczami lub gazami. No i tutaj jest wyliczanka. Woda, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek węgla, metan, amoniak, azot. No i oczywiście, jeżeli któreś z tych materiałów występują, to one nie występują, każdy z nich w osobnym naczyniu, ładnie rozseparowane. Szczególnym takim układem to jest, proszę Państwa, układ woda-amoniak. Jeżeli występuje NH3, jeżeli występuje H2O razem, no to one formują taki dosyć skomplikowany układ o własnościach termodynamicznych, czyli własnościach topienia zupełnie innych niż woda. Co to są ciała lodowe? Można je określić, że to są ciała, które obserwowane z zewnątrz wskazują na występowanie na nich lodu powierzchniowego. Lód na niewielkich fragmentach powierzchni występuje lód wodny, ale nie tylko. Znaczy na Ziemi tylko lód wodny, prawda? Ziemia, obszary okołobiegunowe, lodowce górskie, obszary prawda, okołobiegunowe w zależności od pory roku pokrywa lodowa na półkuli północnej, na półkuli południowej jest różna na oceanach arktycznych, prawda? Mars, lodowe czapy polarne. Tu jest użyte takie słowo, którego no, przypuszczam, że nie wszyscy znają, mianowicie lód w regolicie. Regolit to jest warstwa takiego materiału o bardzo zmiennej ziarnistości, no mniej więcej to przypomina takie górskie, powiedzmy górskie piargi. Jak ktoś był w Zakopanem i widział nad Morskim Okiem, prawda, takie osuwiska, no to mniej więcej jest tym regolit, prawda, lód w regolicie, wmrożony. Jeśli ktoś śledził, proszę Państwa, wyniki z ostatniego roku czy dwóch badań misji marsjańskich, no to wielkie halo spowodowały informacje, że wygląda na to, że obserwujemy osuwiska, które mogą być spowodowane stopieniem się właśnie lodu w regolicie. Wobec tego, jeżeli się topi, to ta spoistość regolitu się zmniejsza i łup, zjeżdża jakaś tam lawina czy lawinka, prawda? Proszę Państwa, tutaj te dwa ciała w tym miejscu, to można sobie wyobrazić, że Księżyc i Merkury, to mogę posłyszeć głosy z sali, co ja za bzdury mówię, więc to nie jest taka rzecz zupełnie bezsensowna. Oczywiście one nie są ciałami lodowymi, natomiast nie jest wykluczone istnienie lodu w obszarach biegunowych. W tych obszarach, gdzie krater i brzegi krateru zasłaniają jego dno. Jeżeli zasłaniają jego dno, tam nigdy nie pada światło słoneczne. Jeżeli nigdy nie pada światło słoneczne, to jest po prostu bardzo zimno. I ten lód, jak wiadomo, w warunkach naszych ziemskich, na pranie, które się wiesza, prawda, na balkonie czy na sznurku, wysycha, mimo że jest minus 10, bo następuje sublimacja. Natomiast gdyby było minus 200, to ono by nie wyschło. Po prostu sublimacja byłaby tak powolna, że to pranie byłoby sztywne, ale nie zmniejszyłaby się ilość H2O w tej wywieszonej bieliźnie, prawda? No więc wobec tego to jest pewna sytuacja, w pewnym sensie podobna właśnie na Księżycu i Merkurium. Nie jest wykluczone, że istnieje lód w kraterach, w dnach kraterów, które są nigdy nieoświetlane przez Słońce. Europa to jest ten drugi z rzędu satelity od Jowisza, Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. I Europa obserwowana z Ziemi czy z sondy, na przykład Galileo, wykazuje skład całkowicie lodowy. Natomiast gęstość Europy jest taka, że ta warstwa lodowa jest stosunkowo cienka w stosunku do jego promienia. Promień wynosi tam 1000 kilkaset kilometrów, a warstwa lodowa wynosi około 100 kilometrów grubości. I tu się pojawia piękny znak zapytania, do dzisiaj nie w pełni rozwiązany, mianowicie czy ten lód jest zamarznięty, czy ta H2O jest zamarznięty do końca, do dna, do skały, czy tworzy grubą pokrywę lodową, a pod spodem głęboki ocean. Ta sprawa nie jest do końca w tej chwili wyświetlona. No i proszę Państwa, satelity lodowe planet gigantów. Tutaj jest podkreślone, że nie Io, Europa, Ganymedes, Kalisto, plus ewentualnie mogą być jakieś drobne, też mogą mieć, znaczy tych satelitów jest bardzo dużo, jest ponad 50 w tej chwili. Tak jak powiedziałem, badanie składu i masy tych drobnych satelitów jest trudne, więc dlatego tu został plus ze znakiem zapytania. Sześć satelitów Saturna, 5 satelitów Urana, tu brakuje dopisanego jeszcze Proteusza, kolejnego satelity, prawda, ta tabela parę lat temu była chyba robiona.
Proszę Państwa, planeta lodowa Pluton lub największy obiekt właśnie pasa Kuipera, zależy jak to będziemy klasyfikować, to jest w pewnym sensie kwestia nazwy, plus jego satelita lodowy, mianowicie Haro, i komety, a dokładniej jądra komet. Proszę Państwa, komety to są te ciała, które obserwujemy na niebie jako mgiełki. Parę lat temu były widoczne komety Hyakutake, kometa Hale-Bopp, które były widoczne gołym okiem nawet w Warszawie. W 1995 i 1996 roku. To, co obserwujemy, to naprawdę jest chmurką gazową, bo jądro komety jest bryłą o rozmiarze średnicy, nieładnie powiedziane, dlatego że to nie jest kula, jakaś tam bryłka kartoflopodobna, powiedzmy, którego średnica wynosi, rozmiar wynosi kilometr do 10 kilometrów. W związku z tym jądro komety jest, no, po prostu jest niewielkie, jest nieobserwowalne. Natomiast obserwowalna jest ta chmurka, ta otoczka, głowa komety. No cóż jeszcze, materiał pierścieni planet gigantów, najlepiej zbadany materiał Saturna. A tu jest powiedziane, ciała lodowe to takie, na których widać lody, czyli ta druga część przede wszystkim, całe pokryte lodami, ale bardziej poprawnie ciała lodowe to są takie ciała, które są zbudowane w większości z lodu lub lodów, czyli w większości objętościowej, masowo powiedzmy pół na pół, ale ponieważ gęstość lodu jest znacznie mniejsza niż gęstość skał, to objętościowo tego lodu będzie trzy razy więcej niż skał. No i proszę Państwa, o globalnej budowie lodowej decyduje przede wszystkim średnia gęstość ciała, czyli ta średnia gęstość ciała, która tak jak pokazywałem na którymś z poprzednich przezroczy, wynosi powiedzmy między 1000 a 1500 kg na metr sześcienny, czyli tak jak gęstość lodu, w przedziale od gęstości lodu do gęstości o połowę większej. Proszę Państwa, teraz tak. Satelity, te, które nazywamy satelitami lodowymi, mogą być modelowane. To znaczy możemy sobie wyobrażać, jak one są zbudowane w ten sposób, że wyobrażamy sobie dwa krańcowo różne modele. Pierwszy to jest model jednorodny, czyli materia jest dokładnie wymieszana w środku, dokładnie wymieszana. I wobec tego w każdym miejscu tego satelity jest, jakby gdybyśmy wybrali taką próbkę, jest tyle samo lodu i tyle samo materiału skalnego. Drugi model to jest model niejednorodny. To jest taki model, w którym materiał bardziej gęsty znajduje się głębiej, materiał mniej gęsty znajduje się płyciej. Przykładem bryły, która jest niejednorodna, takim najlepiej nam znanym, to jest nasza Ziemia. Oczywiście nie ma nic wspólnego z ciałem lodowym, ale w każdym razie najgrubszy podział Ziemi to jest płaszcz razem ze skorupą skalny, którego gęstość wynosi około 4000 i jądro, którego gęstość wynosi około 12000 kg na metr sześcienny, czyli gęstość jądra jest trzykrotnie większa. To jest typowy przykład ciała niejednorodnego, wyraźnie, które ma podział na warstwę skalną i warstwę żelazną. Natomiast w satelitach lodowych możemy mieć podział na warstwę lodową i na warstwę skalną, oczywiście z domieszkami żelazną. Tutaj mamy, proszę Państwa, kolejno Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Proszę Państwa, Io, jądro metaliczne i płaszcz skalny. Europa, jądro metaliczne, czyli to są tak zwane modele zdyferencjowane, warstwowe. Płaszcz skalny, ten niebieski kolorek tutaj, to jest odpowiada wodzie H2O ciekłej, a ta warstewka tutaj na biało zaznaczona i cała powierzchnia odpowiada lodowi. To, że Europa jest pokryta lodem, nie ma żadnych wątpliwości. Że ten lód jest przede wszystkim H2O z minimalnymi domieszkami czegoś innego, też nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast wątpliwość stanowi, czy ten lód właśnie jest tak, jak tutaj jest pokazany, czy pod nim jest ocean, czy lód jest do samego dna, aż do skały. Proszę Państwa, następnie satelita lodowy, określany jako lodowy, cała powierzchnia jest pokryta przede wszystkim lodem H2O i nie tylko. Pod spodem być może jest ciekła woda. No,
wnętrze jest skalne i głębokie wnętrze jest skalno-metaliczne. Ta sprawa, czy jest metal, czy nie, to się łączy, proszę Państwa, z modelowaniem pola magnetycznego. Chodzi o to, że jeżeli się wykrywa pole magnetyczne, no to wobec tego musi być materiał przewodzący i można wnioskować o obecności jądra metalicznego. I Kalisto, który, to była pewnego rodzaju sensacja, stwierdzenie, że Kalisto jest najprawdopodobniej prawie, że nie jest dyferencjowany, czyli nie ma takiej struktury wewnętrznego jądra, czyli tutaj jest, to jest materiał lodowy, a tu jest mieszanka lodowo, tu jest mieszanka lodowo-skalna. To jest, proszę Państwa, wynik nieostateczny, prawda, ale wynik misji Galileo, już opublikowany kilka lat temu. Ten obrazek, jak mówię, był na okładce czasopisma Science czy Nature, nie pamiętam. Skoro patrzymy na tego satelitę Europę, to się od razu narzuca się pewne pytanie, które my jako ludzie żyjący na Ziemi, prawda, sobie zawsze zadajemy i staramy się znaleźć, i bardzo byśmy chcieli, żeby była odpowiedź pozytywna. Czy możliwe jest istnienie życia? Jeżeli życie miałoby istnieć, to istnieje wiele warunków koniecznych. Jeden z warunków koniecznych to jest, musi być źródło energii. Źródło energii, które w wypadku na przykład właśnie satelity Europy i satelity Io pochodzi z oddziaływania grawitacyjnego między tymi satelitami a Jowiszem. Ponieważ satelita się porusza po orbicie troszkę eliptycznej, w związku z tym raz jest bliżej, raz jest dalej do swojej macierzystej planety, powstają oddziaływania pływowe tego samego typu, co między Ziemią a Księżycem. Proszę Państwa, przypływy i odpływy morza istnieją na Ziemi. Na Księżycu nie ma morza, ale na Księżycu są oddziaływania z kolei grawitacyjne Ziemi na Księżyc. Istnieją pływy skorupy, powierzchni, ta skorupa jak gdyby oddychała. W przypadku oddziaływania Ziemia-Księżyc to oddychanie jest delikatne, w przypadku oddziaływania Io i Jowisz to oddychanie jest nieporównywalnie silniejsze, dlatego że odległość Io od Jowisza jest taka jak Księżyca od Ziemi, a masa Jowisza jest 300 razy większa niż masa Ziemi, czyli oddziaływanie grawitacyjne jest powiedzmy 300 razy silniejsze. W związku z tym Io jest, ogromna sensacja było, jak Voyagery, proszę Państwa, doleciały lat temu 20 do Io i do układu Jowisza i stwierdzono, że na Jowiszu jest wulkanin. To jest wulkanin właśnie wynikający z oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy Jowiszem a satelitą poruszającym się po orbicie odbiegającej od orbity kołowej. Proszę Państwa, teraz tutaj tu jest rozpatrywany osobno model Europy. Właściwie dwa modele Europy. Proszę Państwa, ja może przetłumaczę tutaj z angielskiego, prawda? Chłodny, zimny, kruchy lód powierzchniowy. Tutaj jest gorący lód ulegający konwekcji. Słowo gorący nie należy rozumieć, że on jest gorący w takim naszym potocznym sensie. On jest po prostu plastyczny. Wszyscy wiemy, którzy cokolwiek nas interesują, góry, lodowce górskie, że lodowce górskie, mimo że są stałe, to one płyną, one zmieniają swoje położenie na górach. W związku z tym lodowce w tym sensie są lodem ciepłym. Tu jest użyte warm, ciepły. Ciepły lód ulegający konwekcji, czyli niektóre fragmenty idą do góry, niektóre do dołu, prawda? Natomiast to jest ten model z zamarzniętym oceanem, powierzchniowy lód, spękany, powierzchnię znamy dobrze z obserwacji. Natomiast co jest w środku, to właśnie istnieją dwie możliwości. Albo ciepły, plastyczny lód, a tu jest zimny, kruchy lód. Proszę Państwa, no a druga możliwość to jest tutaj, że jest właśnie lód powierzchniowy i płynny ocean pod lodem i ponad skałą. Tu może ja pokażę kilka obrazków, one nie są nowe, one mają lat ponad 20 i nowszych nie ma. Także to są po prostu najlepsze, jakie istnieją. To są obrazki, proszę Państwa, zrobione przez misję Voyager. Dwie linie. Ta linia to jest Voyager, który się zbliżył tylko do Jowisza, do Saturna i poleciał dalej do nieskończoności. Odleciał od Słońca. Znaczy w tej chwili jest jeszcze, tak powiem, blisko, ale nigdy do Słońca nie wróci, bo jego prędkość jest dostatecznie duża, a to jest Voyager, który najpierw się zbliżył do Jowisza, do Saturna, do Urana, do Neptuna i też poleciał. Proszę Państwa,
81 był przy Saturnie, czyli ten obrazek ma lat 22 i lepszego nie ma. Kiedy będzie lepszy, mamy nadzieję, do Saturna się zbliża misja Cassini. W przyszłym roku, w lipcu, misja Cassini zmieni się z misji planetarnej w misję orbitującą, czyli bardzo tak obrazowo mówiąc, zatrzyma się w okolicy Saturna, stanie się orbiterem Saturna, będzie oglądała Saturna i będzie oglądała z bliska satelity. Oczywiście wtedy te zdjęcia się staną zdjęciami archiwalnymi. Proszę Państwa, to jest zdjęcie satelity o promieniu, satelity o nazwie Enceladus, satelita Saturna o promieniu 252 km, prawda, czyli jak odległość, jak nie wiem, z Warszawy troszeczkę poza Olsztyn, prawda? Nieduża, nieduży ten projekt. Że tak powiem, na obrysie Polski by się absolutnie zmieścił, prawda? No i proszę Państwa, takie rzeczy charakterystyczne, mianowicie te kółeczka, czasami ze zniesieniem w środku, to są kratery uderzeniowe. Natomiast te linie tutaj, to są linie, które mówią, że wewnątrz tego satelity się coś działo. Kiedyś. Być może się dzieje jeszcze teraz. Co znaczy coś się działo? To znaczy, że jest źródło energii, które powoduje, że materia w jakiś sposób się porusza. Proszę Państwa, słowo konwekcja to znamy z podręcznika szkolnego, ze wczesnej klasy, chyba w szkole podstawowej. Konwekcję mamy w czajniku, gdzie gotujemy wodę. Ale tam jest konwekcja bardzo szybka. Tu jest konwekcja taka, która jeśli jest, to jest z prędkością powiedzmy centymetra na rok. Czyli materia się przemieszcza do góry centymetr na rok. No ale jak centymetr na rok, to znaczy metr na 100 lat, na 10 do 5 lat kilometr, prawda? A 1000 kilometrów 10 do 8 lat. Już 1000 kilometrów, a cały promień jest 250 kilometrów, prawda? Czyli wobec tego w okresie istnienia Układu Słonecznego tych buzowań w cudzysłowie mogło być kilka. Proszę Państwa, no cóż, to jest jeden z obrazków. Czekamy na następny, jeżeli w przyszłym roku we wrześniu miałbym tutaj okazję i przyjemność mówić na ten temat, to może będę miał, proszę Państwa, obrazki lepsze. To jest na przykład inny satelita. Te miejsca, które są, proszę Państwa, niepokazane, to nie są żadne błędy zdjęcia. To jest po prostu misja, która przelatywała, robiła zdjęcia tego, co widzi. Prawda? Ponieważ była w tej okolicy krótko, no więc pewna część była albo nieoświetlona przez słońce, albo niewidoczna przez misję. Dlatego te zdjęcia są w takie plamy. Z całą ciekawością czekamy na to, co będzie, na nowe dane dotyczące wiadomości o satelitach lodowych, czyli na dotarcie misji Cassini do Układu Saturna. Dziękuję bardzo.